Ze względu na majówkę numer 18 piłki nożnej musieliśmy oddać od druku już w czwartek, dlatego czytelnicy nie znajdą wyników meczów ligowych, weekendowych, natomiast znacznie większą porcję publicystyki. Przede wszystkim obszerne zapowiedzi meczów, którymi żyć powinna Polska i Europa. Jeżeli chodzi o Polskę, to oczywiście finał Pucharu Polski, mecz między Lechem i Arką Gdynia. Natomiast jeśli chodzi o Europę, to półfinały Ligi Europy rozpisane na nuty taktycznie przez Leszka Orłowskiego. No a jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, to oczywiście dwa wspaniałe półfinały. Chodzi o dwumecz między Realem Atletico i Juventusem a Monaco. Sytuację Monaco znakomicie przeanalizował Stefan Białas, podpytywany przez Łukasza Konstantego. Natomiast to, co się dzieje w obu hiszpańskich drużynach, bez żadnej pomocy, żadnego eksperta, przeanalizował wszystko sam, no bo tak po prawdzie, kto może to zrobić lepiej niż słynny Leo. W zapowiedziowy wątek wpisuje się także Tomek Lipiński, który przypomniał wszystkie albo prawie wszystkie konfrontacje Kamila Glika z Juventusem Turyn, a działo się w nich naprawdę sporo, także myślę, że warto przeczytać. Tomasz Urban zastanawia się, dokąd tak naprawdę zmierza Bayern Monachium. Bayern pokaleczony nieprawdopodobnie, mający fatalną ostatnio serię meczów i tak wydaje się, że zmierza wreszcie ku nieuchronnej przebudowie drużyny. No, ma zaawansowany wiekowo skład i bardzo, to nie pomyłka, bardzo szczupłą kadrę. Co jeszcze w najnowszym numerze piłki nożnej? Michał Czechowicz pisze o MLS i o Nemanji Nikoliciu, a w tym celu skontaktował się nawet z Januszem Michalikiem, byłym reprezentantem Stanów Zjednoczonych, dlatego myślę, że to lektura cenna. Także duże wywiady z Arkadiuszem Woźniakiem z Zagłębia Lubin oraz Kilianem Sheridanem, nowym napastnikiem Jagiellonii Białystok. No i przede wszystkim danie firmowe, czyli top 100 przygotowany przez Adama Godeskiego. Chodzi o postacie, które tak naprawdę trzęsą polskim futbolem. Myślę, że to jest to pozycja, którą czytelnicy piłki nożnej znają i na pewno chętnie sięgną po aktualną jej wersję. Fakty, anegdotki, mnóstwo różnych informacji. No naprawdę warto pochylić się nad tym zestawieniem.